Kasia Cichopek spędzi święta z teściową. Co z dziećmi? Wiemy. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Katarzyna Cichopek, 41 litrów, dużo wcześniej zaplanowała, jak spędzi ten czas. W tym roku do świątecznego stołu zasiądzie z rodzicami, ukochanym Maciejem Kurzajewskim, 50 litrów, i jego mamą. Najważniejsze jest to, że będziemy razem i że wszyscy bardzo się kochamy i wzajemnie szanujemy. Takiej atmosfery życzę każdemu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, mówi nam gwiazda M jak miłość. Kasia Cichopek wyjeżdża na urlop z córką. Kasia Cichopek na chwilę przed świętami, jak to bywa co roku, zniknie z Polski. Tegoroczny urlop zaplanowała w towarzystwie córeczki. W tym czasie jej syn ma już bowiem inne plany. Od 20 lat, w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe. Adaś przygotowuje się do egzaminu 8-klasisty, postanowił, że zostaje i skupi się na nauce. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków. Zostanie pod opieką taty. To cenne, że w sprawach Adaś... że będziemy razem i że wszyscy bardzo się kochamy i wzajemnie szanujemy. Takiej atmosfery życzę każdemu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, dodaje Kasia.